Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 3. Możecie zauważyć pewne różnice, jeżeli chodzi o moją postać. Po pierwsze, zmieniłem zbroję na inną, zaraz o tym porozmawiamy. Po drugie, chyba walkę z tym wielkim władcą kończyłem mając 28 tysięcy dusz. A jak widzicie, tych dusz mam ponad 80 tysięcy. Dlaczego tak się stało? No dlatego, moi drodzy, że wczoraj, mając więcej czasu, doszedłem do wniosku, że muszę zdobyć ten miecz, o którym pisaliście wy i o którym ja mówiłem w poprzednim odcinku. Jest to oczywiście mroczny miecz. Farmiąc go sobie, padł mi akurat za czwartym czy piątym razem, także nie nafarmiłem się zbyt długo. Przeniesiemy się do kapliczki, to tam sobie pogadamy. I tak pomyślałem sobie, kurczę, no dobra, no skoro tak bardzo mocno nalegacie na zmianę tej broni, to postanowiłem porównać ze sobą obie te bronie. Zatem poszedłem do kowala z tym moim mrocznym mieczem. Ulepszyłem sobie ten miecz na plus 4, żeby był identyczny jak mój topór. Zwróćcie uwagę. Już wam pokazuję. Mój topór. Ulepszony topór rozbójnika. To jest topór rozbójnika plus 4, który został zaklęty, jak widzicie, kamieniem. Już wam pokazuję, którym. Wykwintnym kamieniem, słuchajcie. To jest ten oto kamień. Ja tego kamienia jeszcze wczoraj nie miałem. Ale żeby doprowadzić obie te bronie do tego samego stanu, postanowiłem, że sobie ten kamień również wyfarmię. To było dosyć męczące i farmiłem go dosyć długo, stąd ta ilość dusz, ale udało mi się. Zaraz wam pokażę, gdzie można ten kamień sobie zdobyć. Ja osobiście uważam, że to jest jeden z lepszych kamieni w grze, także zaraz wam pokażę jeszcze, co on robi. A po co ten kamień mi był? Słuchajcie, mój topór to jest topór rozbójnika plus 4, ulepszony wykwintnym kamieniem. Teraz mój miecz mroczny, czy tam miecz ciemności, zaraz zobaczymy. Teraz mój miecz ciemności też jest już mroczny miecz, przepraszam. Mój mroczny miecz również jest ulepszony na plus 4, ale jak widzicie, ma skalowanie CD, czyli ma C siła, D zręczność, a mój topór po ulepszeniu ma CC. W związku z tym ma tutaj zdecydowanie większego plusa, bo zwinności mam dużo więcej niż siły. Co prawda tylko 4 punkty, ale zawsze więcej. Także tutaj, moi drodzy, jak widzicie, w stanie aktualnym mój topór ma 254 siły ataku, jeżeli chodzi o prawą broń, atak 1. Widzicie to na górze. I teraz patrzymy sobie, że ten miecz ma 234 na plus 4, czyli jest gorszy. Zobaczcie, widzicie to? Ok, ale ten miecz nie jest jeszcze ulepszony wykwintnym kamieniem, dlatego sprawdźmy sobie, Cześć, ile Pani. ten wykwintny kamień nam tutaj da. Wybierzmy sobie ten miecz, wybierzmy sobie. Ja tutaj sprawdzałem skalowanie, znaczy każdy z kamieni, tak? Zwróćcie uwagę, no tutaj mamy zatruwanie. A obrażeń mamy około 200, tak? 197. Tutaj mamy 264, ale nie ma żadnego skalowania, czyli ten miecz bez skalowania będzie miał 264 i tyle. Nigdy nie będzie miał więcej, co dla mnie jest słabe. To jest bardziej broń wtedy dla kapłanów, także to też odpada. No tutaj ogień, ta sama sytuacja co z mrokiem, 264, ale nie ma skalowania. Tutaj, jakbyśmy podsumowali, to mamy 106 plus 11, to jest 117 plus 91,26. To już, kurczę, wyższa matematyka, ale to jest jakieś 117 plus 117, tak? O ile dobrze widzę. Czyli powinniśmy mieć około 200, w zaokrągleniu 240, tak? Bo jak to zaokrąglimy sobie do 115, no tak, gdzieś coś koło tego, także też bez szału. Tutaj mamy czysty mroczny miecz, czyli on tak jakby wyczyszcza nam skalowanie, ale zwiększa obrażenia podstawowe.
i będziemy mieli wtedy 204. No też nie ma szału, czyli tak naprawdę byśmy sobie zmniejszyli jego obrażenia, jakbyśmy mu zabrali skalowanie. Teraz mamy ciężki mroczny miecz, czyli przeskalowujemy go tylko na tą siłę. I jak widzicie, no tutaj z samą siłą on by miał 152 plus 79 to jest 220 plus 11, 231. No działam tutaj bez kalkulatora. Także no siły jakby miał więcej, to pewnie by miał więcej. Tutaj mamy z kolei ostry kamień, który zwiększa nam skalowanie ze zwinnością. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak weźmiemy sobie ten kamień, to on nam usuwa skalowanie ze zwinnością i robi z siły A. Ten natomiast podnosi nam skalowanie ze zwinnością o 1 stopień do góry. Czyli C na sile zostaje, a C na zwinności się pojawia. I tutaj, moi drodzy, byśmy mieli 240 obrażeń, to jest już dosyć sporo. I jeszcze mamy oczywiście ten wykwintny klejnot, czyli wtedy byśmy mieli ulepszoną mroczną broń. I ona, moi drodzy, słuchajcie, będzie miała po tym ulepszeniu, będzie miała równo 250. Tak, bo jaka jest różnica tutaj, słuchajcie, bo widzicie, że tutaj jest C czerwone i C niebieskie, a tutaj mamy dwa C niebieskie, czyli obrażenia tak jakby podstawowe zostają zmniejszone o 6 punktów, ale polepsza nam się tutaj skalowanie, nie wiem tak naprawdę jak to jest możliwe, że ono się poprawia, ale się poprawia i zamiast plus 90 mamy plus 106 i teraz, moi drodzy, ta broń miałaby 250 obrażeń, tak? 250, a moja broń, której teraz używam, ma 254, czyli jest lepsza. O, widzicie? 254, a tutaj byśmy mieli 260, 250, przepraszam, czyli moja broń byłaby lepsza o 4 punkty ataku. Nie jest to dużo, ale jest. Plus jeszcze, moi drodzy, bardzo ciekawa rzecz, zwróćcie uwagę, nakładam sobie mój topór i to jest to, o czym wam mówiłem. Moja broń teraz zadaje, niech zadaje 250, będzie łatwiej liczyć, tak samo niech zadaje mroczny miecz, również 250. Mamy dwie bronie, które mają bardzo, bardzo zbliżony atak, jeżeli chodzi o obrażenia. Także teraz zwróćcie uwagę, ile takich ataków na moim aktualnym stanie wytrzymałości ja mogę wykonać, tak? Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 swobodnych ataków. Czyli 6 razy 250 ja mogę zadać obrażeń ciągiem, tak? Czyli mamy 4 razy 250 to jest 1000, plus 500 to jest 1500. A jeżeli nałożę sobie ten mieczyk, proszę bardzo... I teraz liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Słuchajcie, i koniec. Czyli już ta broń zadaje 250 obrażeń mniej niż tamten topór. A ten topór zdobyłem dużo, 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 dużo wcześniej niż mogłem zdobyć mroczny miecz. Także tak naprawdę zastanówmy się teraz, która broń jest lepsza, tak? Pod kątem obrażeń, pod kątem movement setu i tak dalej. Ta broń, ona tutaj ma takiego jakby taki podskok, nie wiem czy widzieliście takie tąpnięcie. To jest... te szkieletory robią coś takiego, zwróćcie uwagę. Takie podbicie do góry, tylko że to mi marnuje manę dwukrotnie. I taki zwykły atak, tak? Nie wiem, co się stanie, jak wezmę dwa razy. A, no widzicie. Także ogólnie, no jest to dosyć zastanawiające, tak? Ale wydaje mi się, że mimo tego, ten mój topór, który tutaj sobie zrobiłem bardzo, bardzo dawno temu, on cały czas daje radę i powiem szczerze, że nawet chyba jest lepszy niż ten mroczny miecz. Być może od momentu, jak to nagrałem, ten mroczny miecz może otrzymał jakiegoś nerfa, tak? Też tak może być, bo on podobno był naprawdę kozacki, a wychodzi na to, że w ogóle nie jest, tak? Także, no nie wiem, tak naprawdę... co powiedzieć w tej sytuacji, ale ja chyba zostaję przy swoim toporze, a na ten miecz zwyczajnie nie będę tracił kamienia, bo naprawdę farmiłem ten kamień dosyć długo. Teraz polecę pokazać wam, gdzie to robiłem. Już wam pokazuję.
Lecimy sobie, moi drodzy, tutaj do tej sali. O, Wort z Mroźnej Doliny. Ja nie mam tutaj odkrytych kolejnych ognisk, bo jeszcze nie doszedłem tak daleko. Dlatego będę musiał tutaj pokonać czterech przeciwników, żeby dojść do tego Gostka. Podejrzewam, że go pamiętacie. To jest ten taki rycerz z czerwonymi oczami i niebieską peleryną. On naprawdę daje bardzo, bardzo dobrego luta. Zresztą, no zaraz zobaczycie. Wczoraj się z nim pobawiłem, ja wiem, ze 2 godzinki myślę. Dlatego tutaj tyle tych dusz nabiłem. Nie boję się ich stracić, bo naprawdę mam dużo... dużo estusów i raczej nie powinno tutaj mi się nic stać. Okej. A jeżeli mi się coś stanie, to zawsze mogę sobie tutaj przybiec. O, tutaj sobie pulujemy tego Gostka. Nawet w ten sposób możemy go chamsko zaatakować, żeby trochę życia przy tym stracić. To samo teraz się tyczy tego Gostka. O kurczę, nie procedowałem. Dobra. Ten jest troszeczkę gorszy niż tamten, ale łatwo się odkrywa. Z nich też leci bardzo fajna zbroja. Ja zaraz wam jeszcze to pokażę. I tutaj słuchajcie, na późniejszym etapie gry będziemy mieli ognisko w tym pomieszczeniu. Wiem to, ponieważ zaspoilerował mi to mój kumpel, który też farmił właśnie na tym gościu z czerwonymi oczami. Mówi mi, słuchaj, to jest takie banalne, tutaj się po prostu pojawiasz w tej komnacie z tą staruszką, przebiegasz sobie, skręcasz w prawo i masz tego Gostka. Ja mówię, no dobra, ale ja nie mam tam ogniska, tak? To jednak ci zaspoilerowałem trochę, no spoko. Także słuchajcie, i on sobie tutaj stoi. To jest naprawdę przeciwnik, z którym walczymy na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Ale tutaj możemy sobie do niego po cichutku podejść. Jeżeli nam się uda, to możemy mu zrobić backstaba. Jeżeli nie, to zwyczajnie go spamujemy. O. I spamerka teraz leci. I już po nim, słuchajcie. I teraz jak widzicie, on bardzo, bardzo często rzuca coś. O, teraz mi rzucił na przykład żar. I teraz zobaczcie, moi drodzy, co się dzieje u mnie w ekwipunku. Żarów mam 28, a przed przyjściem tutaj miałem 20, czyli 8 żarów już mi padło. Kolejna rzecz, którą możecie zauważyć, to mam 3 hełmy rycerza z Lothric i nie wiem, 3, 5, 9 mask ciemności, tak? Także ogólnie, no ten hełm jest bardzo dobry, ale ciężki, także zastanowię się nad jego używaniem. Dodatkowo, zobaczcie, mam tutaj 7 zbrój Lothrica, też bardzo dobre, ale bardzo ciężkie, i zbroja ciemności 5 sztuk, słuchajcie. Rękawiczek nie noszę, bo by mi tutaj przekroczyło 70%, ale zobaczcie, widzicie, te Lothric naprawdę są mocne i te ciemności też niczego sobie. Lepsze nawet, no właściwie nie mam żadnych, także każde będą lepsze. No i spodenki, tutaj podobno te nogawice rycerze Lothric mają bardzo, bardzo niski drop rate, no ale mi się udało je tutaj dropnąć. No i tych nogawic ciemności mam 5 sztuk, także za samą sprzedaż u vendora naprawdę dostałbym za to bardzo, bardzo dużo dusz. No i moi drodzy, na tym Gostku sobie farmicie, tak? On puszcza cały set z Lothric. On puszcza tarczę, którą również tutaj mi padła. Mówiłem o niej w poprzednim odcinku. Myślałem, że jest lepsza niż ta, którą posiadam, ale nie jest. Okazuje się, że ma trochę niższe odporności. Znaczy absorpcję ma niższą. I jeszcze, moi drodzy, on puszcza nam miecz z Lothric. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To będzie to. Miecz rycerza z Lothric, zobaczcie. Też bardzo, bardzo fajny mieczyk. Skalowanie DD, ale spoko. No i moi drodzy, tyle, tak, farmicie sobie go. On rzuca żary, rzuca ten wykwintny kamień, gdzie ten wykwintny kamień, no mi na jakieś 25 prób padł raz, czyli tak naprawdę tutaj drop rate chyba wtedy jest 4%, o ile się nie mylę.
Ale tutaj także tak to wygląda. No i w związku z tym, moi drodzy, że mamy te 90 tysięcy dusz, to ja bym sobie wydał je na poziom. Już wam mówię dlaczego. Jestem na tym samym etapie co tą postacią, jestem swoim magiem. I nawet powiem więcej, na magu jestem przed walką z tym wielkim władcą, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. Także na magu mam jeszcze jedną walkę z bossem, która da mi pewnie ze 25 tysięcy dusz. Czyli będę miał jeszcze więcej dusz niż tutaj, na tej postaci. Czyli będę troszeczkę dalej duszowo. Dlaczego? Dlatego, że na tej postaci, słuchajcie, mam... gdzie to pisze? 42 poziom. A teraz uwaga, na magu mam 60. Na tym samym etapie. Dlatego doszedłem do wniosku, że właściwie mogę sobie tą postać troszeczkę podlevelować, wykorzystując te wyfarmione dusze. Bo zwyczajnie moja postać jest troszeczkę zacofana na tym etapie, powiem wam szczerze. I co byśmy tu mogli zrobić z naszą postacią? Pierwsze co moglibyśmy zrobić, to polecieć do kapłanki. I ona tam chyba będzie miała dla nas jakieś leczonko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie troszeczkę lepsze niż to, co teraz mamy. Tak, ona ma tutaj leczenie. Ono przywraca punkty życia użytkownikowi i osobom wokół. Nie pamiętam, ile ono tych punktów nam przywraca, ale zużywa 45 many, a ja tej many mam... zobaczmy, dobra, cicho tam. Zobaczmy, ile ja tej many mam teraz. Ja tej many mam 93, a to zużywa 45, czyli na dwa takie lepsze heale miałbym. Także myślę, że możemy tutaj dać 2 punkty do wiary, żeby sobie ten cud kupić. Tylko żeby nie było tak, że później nie będę miał na ten cud tego tysiaka. Także już teraz go kupię. Okej. Lecimy wyżej. Ten odcinek poświęcimy sobie trochę na takie właśnie gadanko, tłumaczonko i tak dalej. Teraz pogadamy sobie... O, to są gostki. A, to ci kolesie. O, zmierzacie w tą samą stronę co ja. Ten jak zwykle jest mega rozmowny. Okej, wiecie co, zanim się tutaj podkokrzę, to pogadam sobie z tym typkiem na tronie, bo przypominam, że mamy tutaj dwie dodatkowe dusze. Mamy duszę władcy i duszę tego demona, tak? Zobaczmy. Kryształowy grat to akurat dusza kryształowego mędrca. Biskupów głębin mamy takie coś. Zwąkany demon. Władcy Wolnira wyzwala pędzący po podłożu falujący czarny płomień. To jest to, co on takiego, taki mu spływało to z gęby. Nie wiem, czy pamiętacie, że dosyć fajne zaklęcie to było. Tutaj mamy świecznik kapłana. To jest broń bardziej dla maga. Premie do cech, wymagane cechy. No nie dla maga, to jest dla... A to dziwne jest, bo to wymaga wiary, a premiuje się z intem. No dobra. Dusza zepsutego drzewa już jej nie mamy. Dusza władcy Wolnira, słuchajcie, to jest też jakiś taki miecz. Można wykonać nie tylko szerokie cięcia, ale również pchnięcia. Boska furia, będąc poza zamocą zwykłego ataku, przełamujesz od dołu osłonę przeciwnika, a silnie atak tynie w górę z wypadu. Fajny miecz, ale skaluje się też z wiarą, jak widzicie, z wiarą, z siłą i ze zwinnością jednocześnie. I on by miał tutaj wtedy obrażenia na poziomie 198. 198, a my mamy 250. Mamy duszę wilczej krwi. Tutaj to jest bardzo ciekawa broń, bo ona miałaby obrażeń na start 202, słuchajcie, to jest dużo. Po ulepszeniu być może naprawdę to byłby potężny oręż.
I on się skaluje z siłą i ze zwinnością CD, a ten się z kolei skaluje z DC, tak? Tylko że z tego co czytałem, to chyba to jest lepsze w obu rękach, tak? Dobra, dalej mamy rapier kryształowego mędrca, to jest chyba broń dla maga, bo się skaluje bardzo dobrze z intem. Wielki topór demona, słuchajcie, ja nawet nie mam tylu tutaj statystyk, żeby móc go używać. On wymaga 12 wiary, 12 inta. Nie mam tyle niestety. Inta mam 9. Ale obrażenia naprawdę tutaj podejrzewam, że byłyby potężne. Plus jeszcze ma obrażenia od ognia. I jeszcze ma skalowanie, słuchajcie, CEDD. Naprawdę moc tutaj by była w tym toporze, podejrzewam. Dalej mamy to już wykorzystane, to już wykorzystane. Pięść demona, słuchajcie. To jest broń, taki fist, chyba fist weapon. Płomienne tornado. Użycie w tym czasie silnego ataku przekieruje pęd na cios w podłoże. Pierścień Hawla, to już znamy. I odnawia punkty życia wraz z każdym kolejnym atakiem. To już sobie kupiliśmy, ale nic nam to nie dało. Także tutaj ten wielki topór demona naprawdę podejrzewam, że jest sztos kokos. No ale jest mega, mega ciężki, 28, no niesamowite. To mnie zastanawia, bo też można by sobie to wykorzystać. Także ogólnie widzicie, jest tutaj troszeczkę tych broni. Która jest za tego... To jest ta dusza władcy Volnira, czyli tutaj mamy tylko tą jedną broń za niego. A za duszę demona mamy te dwie bronie, tak? No ja tutaj bym się skłaniał ku temu wielkiemu toporowi, bo on by naprawdę miał mega, mega obrażenia, podejrzewam. Ale przy tym prawdopodobnie też zużywa mnóstwo wytrzymałości. No dobra. To już się dowiedzieliśmy. Teraz przykoksijmy troszeczkę naszą postać. Na pewno dam tutaj dwa do wiary, żeby móc używać tego lepszego leczenia. Myślę, że tutaj na tym nie wyjdę stratnie. O, proszę bardzo. Obrona mi tutaj dzięki temu troszeczkę wzrosła. Możemy dobić siłę do zręczności. Byśmy mieli wtedy po 25. Wigor to będzie... Gdzie mamy? A, tutaj. Wigor zwiększa nam udźwig. Zastanowię się nad tym, czy bym nie chciał jakiejś lepszej zbroi nosić, bo tutaj ten udźwig, on rośnie powolutku, tak tylko po jednym punkcie. Zobaczmy, jak rośnie wytrzymałość. Co dwa punkty, też nie za dużo. A zobaczmy, jak rośnie nam życie. O, życie rośnie tutaj naprawdę genialnie, zobaczcie. Bardzo, bardzo duży skok tutaj by był. Także myślę, że zdecyduję się na podniesienie troszeczkę tej witalności. Bardzo, bardzo dużo osób mi o tym pisało, że mam mało życia, że to, że tamto. Ja oczywiście tak nie uważam i dla mnie to jest wystarczająca ilość, ale jak patrzę, że mam 550 punktów życia, ten gostek w niebieskiej pelerynie z czerwonymi oczami ma 630, a zabijaliśmy go, kurczę, ze 50 leveli temu. Także wydaje mi się, że tutaj faktycznie tego życia mam no, mało, zwyczajnie mało. Także dobijemy sobie tutaj z żywotnością do 20 i myślę, że będziemy już tutaj załatwiony będzie temat. Powinno wystarczyć na 20. No i teraz, moi drodzy, możemy już sobie wyruszać dalej. Ja zostaję przy swoim toporze, bo udowodniłem wam, że jest on lepszy, zwyczajnie. Ale zanim jeszcze się tam udam, to skoczymy sobie tutaj do babki i zobaczymy, po ile można by to posprzedawać, zobaczcie. Co ja chciałem? Tu. Miecz, słuchajcie, miecz tego gościa z Lofric jest po 5 stówek. To naprawdę bardzo dobra cena. Oni również rzucają kuszę rycerską, jak widzicie, też po 5 stówek. Co oni tam jeszcze rzucają? Tarcze z Lofric po 350 i te hełmy. Tutaj hełmy mamy po 300, tych mamy po 500, słuchajcie. Także ja tutaj tak naprawdę mógłbym sobie to posprzedawać, tak żeby mi zostało tylko po jednym, bo mi to jest niepotrzebne aż tyle tego. O, cyk.
Tutaj ta sama sytuacja. Też sobie zostawię tylko jedną tą zbroję. O. I zwróćcie uwagę, te też są po 500. Czyli jak farmicie, to farmcie sobie na tych szkieletach albo na tych gościach z Lofrig, bo naprawdę się opyla zwyczajnie. Dobra, rękawice Lofrig. Mam 4 takie. Dobra, już mam jedne. I te też są po 5 stówek. No niesamowite. Powiem wam szczerze. Bardzo, bardzo niesamowite. No dobra, w takim razie jeszcze sobie tutaj przylecimy. Sprzedamy 2 te miecze. Ten miecz mroczny sobie zostawiam. On jest na plus 4 ulepszony. W razie czego gdzieś tam może kiedyś się przyda. Nie wiem właściwie do czego, ale kto wie. Tak, kuszę jedną sobie zostawię oczywiście do kolekcji. Czemu ja wychodzę cały czas z tego? Tutaj nic nie mamy do sprzedania. Jedną tarczę mogę sobie sprzedać. Hełmy już sobie sprzedałem. Zbroję też, rękawiczki, nogawice. No tutaj Lofrig mam tylko jedne, ale za to tych mam dużo. Mogę się ich pozbyć. Mamy jeszcze jakieś inne? O, te możemy sobie sprzedać. Też mamy 2 pary, 30 dusz. Tutaj nic, tutaj również jest ok. I tyle, moi drodzy, słuchajcie. I odzyskaliśmy tym sposobem 18 tysięcy, słuchajcie. Także ja mogę sobie chyba jeszcze jeden punkcik tutaj rozdać w coś. No nieźle. I będzie to życie. I słuchajcie, temat życia mamy już załatwiony. Ja już więcej w życie dawać nie będę. Bo powiem szczerze, że tutaj w tych katakumbach i we wcześniejszej lokacji faktycznie tego życia troszeczkę więcej by się przydało. Szczególnie na tych przeciwnikach, którzy no biją niewyobrażalnie silnie, że rozbijają mi tą tarczę, tak? Także moi drodzy, tutaj się na to zdecydujemy. Zobaczmy, wzmocnij broń. Można by było tutaj jeszcze poszperać w tych moich broniach, zobaczyć co ma gdzie, jakie obrażenia i tak dalej. Może coś by było lepszego niż ten mój toporek, ale tak na dobrą sprawę, czy ja wiem, czy jest sens się bawić? Jeżeli ta broń daje radę i możemy tutaj... Dobra, z tym nie pogadamy. Spróbujmy dać tutaj jeszcze komuś jakąś księgę. Może tobie? Daj księgę. O, mam księgę, ojejoj. Dobra, i mam jeszcze jedną dla ciebie księgę. Dawno tu nie byłem. Mam jeszcze... Zwróćcie uwagę, czyli przez to, że zdjąłem z siebie tą pieczęć, tą klątwę, to ten piromanta nie chce ode mnie tej księgi przyjąć. Czyli to jest informacja dla ludzi, którzy chcą grać piromantami. Nie zdejmujcie z siebie tej pieczęci, bo nie będziecie mieli dostępu do lepszych zaklęć. Także zaklęcie tutaj mamy aktualnie takie. Kartuski płomienny łuk. Macja broń energią ognia. Wow, nieźle. Fajna piromancja. Dobra, i mamy jeszcze kapłankę. Zobaczmy, czy ona dostała od nas wszystkie księgi. Daj świętą księgę. Dobra, i co nam tutaj tam doszło? Doszło nam ochrona głębin, zwiększa nieco siłę ataku, absorpcję obrażeń, odporność i odnawianie energii. Wow, ale cud, normalnie 20 wiary jakbym miał, to bym brał. Przyzywa kąsających wrogów rój insektów. No dobra, ważne, że nie dostała żadnego nowego leczenia i nie utopiliśmy dusz w tym. Także co dalej? Aha, wiem, pogadajmy jeszcze ze staruszką na foteliku. Czy przypadkiem nie mogę dać jej jakichś popiołów? I wydaje mi się, że ja jedne popioły pominąłem. Popioły strażnika grobów. Dobra. Co jej tutaj doszło? Ma więcej żarów. Okej. Okay. Broń prawie wywołuje krwotoki. Takie coś tutaj doszło. Daje moc ognia do prawej w prawej. Dobra. I żywice ludzkiej sosny mrok. Tutaj możemy sobie rzucać na broń dzięki niej. Żadne klucze jej nie doszły, zaklęcia też nie.
O, kilka tutaj chyba jakichś zbroi jej doszło, ale to okej. I taki pierścień, to już chyba było wcześniej. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy podniosłem taki jeden item. To chyba też były jakieś popioły dla niej. I to było... zaraz, tutaj, przy starym wilku. Bo wiem, że na jednej postaci już to podniosłem. A na tej chyba tego nie zrobiłem. Zobaczmy. Niech nas tutaj przeniesie do tego wilka. Tutaj jest ten taki itemek na balkoniku, zobaczcie, o, czyli tutaj go nie podniosłem i nie wiem, czy to przypadkiem nie są właśnie popioły dla tej staruszki. Z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj się wchodziło. O, właśnie. Popioły marzyciela, widzicie. Czyli dobrze pamiętałem. I teraz, moi drodzy, wracamy do staruszki. Czyli to było bardzo ważny item, a ja go pominąłem. Polecimy sobie teraz jeszcze raz do tej babci. Zobaczymy, co ona jest nam tutaj w stanie wręczyć. A wy, moi drodzy, piszcie w komentarzach, jakie bronie byście proponowali tutaj. Daj popioły. Ten jałowy pył może zadowoli głupca, ale nam na nic się nie zda. Dobra. Clinging to lofty dreams in this dying world. More's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? No dobra, nie wiem, czy ona wzięła te popioły, czy nie, bo pogadała sobie na pewno, ale zwiększyło jej tutaj to ilość rzeczy. Słuchajcie, teraz mamy żywicę zgniłej sosny do kupienia bez limitów, żywicę złotej sosny, także no fajnie, coś tutaj jej podochodziło. Cieszy mnie to niezmiernie. A, i mamy zwiększę maksymalną liczbę punktów życia, pierścień życia nam tutaj doszedł. Także fajnie. Także jeszcze wykorzystajmy sobie ten odcinek, moi drodzy, do przejrzenia naszego ekwipunku odnośnie tego, co moglibyśmy tutaj nosić. I co by było ewentualnie kosztem czego, co kosztem czego, tak? Ja proponuję zacząć najpierw od... o, tak zrobimy. Tak zrobimy. Pierścienie, słuchajcie. Zrobimy. O tak. I teraz tak. Ja na pewno chcę nosić ten pierścień, bo uwielbiam mieć więcej dusz. Na pewno chcę nosić ten pierścień, bo zwiększy szybkość odzyskiwania energii, co dla wojownika jest ważne. I teraz tak. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie. Jak najbardziej poproszę. I jeszcze ten ostatni pierścień. Wzmacnia ataki fizyczne przy pełnym punktu życia, lekko zwiększa zręczność i ukrywa przy przewrotach. Przepraszam. To nie, nie, nie. Zobaczmy, on nam podnosi zręczność o 3. Słuchajcie, także warto go nosić. Czyli tutaj z pierścieniami nie zaszaleliśmy. Na pewno będę chciał zamiast tarczy tutaj sobie podmieniać, nie zamiast tarczy, tylko zamiast broni, ten talizmanek do leczenia, prawda? Łuku nie muszę przy sobie nosić, także niech on mi tutaj nie zaburzał dźwigu. Teraz nałóżmy sobie najlepszą zbroję, jaką ja posiadam, czyli to będzie chyba zbroja ta właśnie rycerza z Lothric. Zobaczmy. Tak, zdecydowanie ona jest tutaj najlepsza. I do niej dobierajmy sobie resztę ekwipunku, tak? Teraz dołóżmy sobie jakieś nóżki. Nóżki rycerza z Lothric, no, są chyba też najlepsze, zobaczmy. Zdecydowanie tak. I zobaczcie, że ja już teraz mam 67,5%. Także ja tutaj zbyt wiele na siebie już nie wrzucę. Jakbym chciał tutaj nosić ten łuk, to już bym miał 75%. Na głowę też już sobie za bardzo nic nie wrzucę, bo już cały czas mi tutaj te 70% przekracza. Jedyne, co mogę sobie wrzucić na głowę, to to. Zawsze to coś.
Ja zobaczymy jak na rączki, czy jeszcze coś tutaj się zmieści. O! Rękawiczki mistrza się, słuchajcie, zmieszczą. I tyle, moi drodzy. Taki tutaj mamy teraz secik. Nie wiem, czy nam się te odporności poprawiły, pomniejszyły, czy nie. Pobawimy się, zobaczymy. Obrona. Absorpcja, widzicie? To jest istotna tutaj kolumna z absorpcją. I można by się tutaj teraz o, w ten sposób bawić i patrzeć na tą absorpcję. Tak, tutaj właściwie ta absorpcja będzie wszędzie praktycznie wyższa. Ale ten udźwig również będzie większy, także okej, zostańmy tak jak jesteśmy. Najwyżej tak się pobawimy. Także ja, moi drodzy, teraz podróżuję sobie do kartuskich katakumb, do wielkiego władcy Volnira, a nawet powiem szczerze, do opuszczonego grobowca, bo przypominam, że tak, mamy możliwość pójścia tutaj tą ścieżką, ale to jest ścieżka taka, że tak powiem, dla wszystkich, bo każdy może sobie odkryć tą ścieżkę, po prostu biegnąc przed siebie. Jeżeli ktoś nie eksploruje i tak dalej, to i tak tą ścieżkę odkryje, tak? No tą tutaj. A jeżeli ktoś jest eksploratorem, zniszczy ten most, po którym biegliśmy, to on odkryje również tamto ognisko niżej. Zobaczmy, co to za lokacja. Irifil w mroźnej dolinie. O, proszę, weźmiemy sobie tu ognisko. A tutaj, moi drodzy, ta kraina, podróżuj, tutaj o to ognisko, to ono jest, podejrzewam, opcjonalne, bo ono się pojawia w momencie, kiedy ten most zawalimy i pokonamy tego demona. Także wydaje mi się, że tutaj ta lokacja, która jest za tym ogniskiem, ona chyba nie jest wymagana, ona jest chyba dodatkową lokacją, także wydaje mi się, że sobie ją zrobimy teraz. W kolejnych materiałach. Także co w związku z tym? Liczę na wasze komentarze odnośnie mojego ekwipunku, mojej broni i tak dalej, co byście mi tutaj polecali. Ja w Dark Souls gram dosyć sporo, ale nie tyle, ile bym chciał i podejrzewam, że wśród was są ludzie, którzy już grę przeszli i wiedzą dużo więcej na jej temat. Oczywiście nie chcę żadnych spoilerów, ale możecie pisać na zasadzie, że Bartosz, wstrzymaj się, za 3-4 odcinki znajdziesz bardzo dobrą broń i nic tutaj nie ulepszaj, bo szkoda dusz i kamieni, i to nie będzie dla mnie spoiler. A jeżeli mi napiszecie konkretnie, gdzie ta broń jest, w której skrzyni, w jakiej lokacji, no to to już troszeczkę będzie przejechane. Także ogólnie wydaje mi się, że mamy tutaj właściwie temat załatwiony, jeżeli chodzi o te rzeczy. Tak, tak, tak. Tutaj wydaje mi się, że już jest naprawdę wyczerpane. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale, także trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.